Monika Olejnik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek. Swoją karierę rozpoczęła w programie i Polskiego Radia, gdzie odbywała staż. Szybko trafiła do radiowej Trójki, z którą związała się na bardzo długo. Jej pierwszy program na antenie to Salon Polityczny Trójki, który prowadziła przez niemal 20 lat. W jego ramach robiła wywiady z politykami i postaciami życia publicznego. W 1997 roku rozpoczęła karierę telewizyjną, prowadziła program na antenie TVN.net i, który nadawano do 2003 roku od stycznia 2001 roku. Rozpoczęła pracę w Radiu Z, gdzie prowadziła dwa programy, Gość Radia Z i Siódmy Dzień Tygodnia. Tę współpracę zakończyła w 2016 roku. Wraz ze zdjęciem z anteny .net i Olejnik przeszła do TVP, by poprowadzić podobny program, Prosto w oczy. Gdy tutaj zmiany w ramówce doprowadziły do zakończenia emisji, dziennikarka powróciła do .net i w stacji TVN24. Gwiazda jest także aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się urywkami z życia prywatnego i zawodowego. W serwisie obserwuje ją ponad 199 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Olejnik podzieliła się wyjątkowym wideo prosto z muzycznego wydarzenia. Okazało się, że 68-letnia dziennikarka wzięła udział w pierwszym koncercie Taylor Swift na Stadionie Narodowym w Warszawie. Artystka, która wywróciła świat do góry nogami. Hipnotyzujący wieczór z Taylor Swift. Wyjątkowe widowisko, publiczność szalała, warto jej słuchać i czytać, napisała w treści instagramowego posta. Wpisując się w klimat muzycznego święta, Olejnik przyodziała cekinowy komplet. Tym razem zdecydowała się na srebrny top i krótką spódniczkę. Do tego, doczepiła małą czerwoną różę. Dziennikarka bez skrępowania odsłaniała także swój brzuch. Obok zagorzałych fanów amerykańskiej wokalistki, są również osoby, nie podzielające zachwytu nad jej twórczością. Pod muzycznym nagraniem dziennikarki pojawiły się komentarze negujące jej entuzjazm. Ja nie rozumiem tego szału, napisała internautka. Jak można się nią podniecać? Dodała inna. Zobacz też, nowe doniesienia w sprawie chorej Olejnik. Dziennikarka TVN podzieliła się przejmującym wyznaniem. Monika Olejnik pokazała zdjęcie z młodości. Nie do wiary, jak wyglądała nowe wieści o stanie Moniki Olejnik. Dziennikarka TVN mówi o tym wprost. Monika Olejnik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek radiowej Trójki. Prowadziła program na antenie TVN.net i 68-letnia dziennikarka wzięła udział w pierwszym koncercie Taylor Swift na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dziennikarka bez skrępowania odsłaniała także swój brzuch. Pod muzycznym nagraniem dziennikarki pojawiły się komentarze negujące jej entuzjazm. Zobacz też, nowe doniesienia w sprawie chorej Olejnik. Dziennikarka TVN podzieliła się przejmującym wyznaniem. Monika Olejnik pokazała zdjęcie z młodości. Nie do wiary, jak wyglądała nowe wieści o stanie Moniki Olejnik. Dziennikarka TVN mówi o tym wprost.